niezwykle prestiżowa impreza, ale ona także jest dowodem na to, że polski przemysł produkcji jachtów jest jednym z najlepszych na świecie. My dzisiaj produkujemy łodzie, które są sprzedawane na całym świecie, a marka polskich producentów jest naprawdę znakomita. To spotkanie to nie tylko okazja do tego, by zaprezentowali się producenci, ale to jest także okazja do tego, byśmy my, mieszkańcy, mogli przyjść, podziwiać te łodzie. Ta impreza jest otwarta, niebiletowana, więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Takie wydarzenia jak Polbot, w którym się spotykają żeglarze, w którym się spotykają armatorzy, potencjalni nabywcy jachtów, ale także producenci jachtów, jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, świetnie uzupełniającym wiele innych imprez żeglarskich realizowanych tutaj w Gdyni. W tamtym roku mieliśmy 40 jednostek, w tym roku mamy ponad 60. To pokazuje, że druga edycja idzie w dobrym kierunku, patrząc z perspektywą, co będzie w trzeciej. Będziemy mieli 7 premier, w tym premiery Galeona, w tym premiery Saxdora, w tym premiery Wave'a, czyli jednego z większych katamaranów. Jesteśmy razem z miastem Gdynia, jesteśmy razem z Polskim Związkiem Żeglarskim. Jesteśmy w centrum żeglarskiej stolicy Polski, także atmosfera nadal dopisuje. Zamówiliśmy burzę, mam nadzieję, że nie przyjdą.